Cześć, tu Marek Malec z tej strony z bestpan.pl. Jak widać na załączonym obrazku, czapka jest, kurtka jest, zima zbliża się nieubłaganie. Zauważyłem, że też to widzisz. Dlatego dostaję ostatnio mnóstwo zapytań na temat, jak okrywać palmy, kiedy okrywać palmy, co używać do tego. Już odpowiadam. Po pierwsze, napisałem książkę, która została wydana w tym roku. Sięgnij do tej książki. Naprawdę świetnie tam jest wszystko wyjaśnione. Dodatkowo są zdjęcia. Jeżeli ją przeczytasz, czegoś nie będziesz rozumieć, wtedy bardzo proszę, pisz na maila. Tak będzie najlepiej. Lub w wiadomościach na Facebooku. Wtedy to odczytam i będę mógł pomóc. Tylko proszę zadawać pytania odnośnie tego, czego nie zrozumiałeś w książce. Nie jestem w stanie każdemu odpowiedzieć na pytanie, jak to okrywać, dokładnie jak to robić. No po to została ta książka napisana, żebym nie musiał tego robić i żeby tobie pomóc. Jeżeli nie wiesz, jakiego sprzętu użyć do okrycia, wszystko można kupić w moim sklepie. bestpan.pl sklep. Serdecznie zachęcam. Jest tam naprawdę wszystko, co jest niezbędne. Jeżeli nie wiesz, jakich użyć długości kabli, wszystko wytłumaczę. Proszę, pisz maila. Możesz tam kupić w tym sklepie moją książkę, kable, termostaty, big bagi, włókniny, stacje meteo niezbędne do monitorowania. O tym nagram oddzielny film, aby wytłumaczyć, jak to wszystko działa. Odnośnie stacji meteo. Jestem też na tropie pomysłu, że może, nie jestem pewien jeszcze na 100%, może uda mi się nagrać film na temat okrywania palm. Czyli po prostu chciałbym pokazać dokładnie, jak to się robi. Nie wiem, czy znajdę na to czas, bo naprawdę zajęty jestem niesamowicie, ale może uda mi się to zrobić. Jeżeli będą jakieś pytania, proszę pisać. Na pewno odpowiem, odpowiadam każdemu. Wiem, że czasem to może zająć trochę więcej czasu, bo jestem sam, a pytań ostatnio przed zimą jest mnóstwo. To jest niby dopiero koniec września, ale pamiętaj, bądź czujny. Zima potrafi zbliżyć się bardzo szybko. 3 miesiące czy 2 zlecą, jak z bicza strzelił. Pozdrawiam cię serdecznie, życzę wspaniałego dnia, jeszcze ciepła, wzrostu palm i dobrego okrycia. Trzymaj się, cześć.